Uzależnienie od alkoholu to problem, który dotyczy nie tylko ludzi dorosłych. Zmagają się z nim także osoby młode, uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich. Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, picie alkoholu przez młodzież i dzieci to jedna z najpoważniejszych kwestii, z którymi zmierzyć się muszą rządy krajów europejskich, w tym również Polski. Jak oceniają eksperci, picie alkoholu jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku od 15 do 21 lat. Kiedyś dzieci piły z ciekawości, sięgały po alkohol, chciały poznać jego smak. Czasami był to przejaw buntu wobec rodziców. My też się do tego przyczyniamy, bo proszę spojrzeć, są 18 urodziny i co my proponujemy tym dzieciom? Jesteś dorosły, możesz spróbować alkoholu. Oficjalnie szampan i alkohol na 18 się pojawia przecież. To jest część rytuału bardzo ważnego, więc kulturowo promujemy picie alkoholu przez młodzież. Niektórzy zaczynają wcześniej, bo chcą tego wcześniej doświadczyć. Martwi mnie inna rzecz, martwi mnie styl, w jaki obecnie dzieci i młodzież piją, jeśli już piją, jeśli sięgają po alkohol. Bo o ile kiedyś było to takie naruszenie zasad, zrobienie czegoś na przekór rodzicom, takie spróbowanie, napicie się, posmakowanie skutków i dziękuję bardzo, nie chcę przez jakiś czas mieć z tym nic wspólnego, tak w tej chwili stało się stylem używania alkoholu upijanie się do nieprzytomności. I to jest niepokojące. Taka klasyczna młodzieżowa impreza, taka domówka wygląda w ten sposób, że gospodarze w zasadzie zapewniają tylko lokal, symboliczne pożywienie, chipsy, paluszki, a każdy przychodzi ze swoim alkoholem. Każdy przynosi alkohol dla siebie plus jeszcze na wszelki wypadek, jakby miało zabraknąć. I oni piją ten swój alkohol i cała atrakcja polega na tym, żeby się w tym gronie upić do nieprzytomności, a jeszcze w tym czasie między stanem już takiego kompletnego zgonu, a bycia pijaństwa, kręcenie filmików, robienie zdjęć, robienie jakichś różnych głupich, ryzykownych rzeczy i umieszczenie tego gdzieś w mediach społecznościowych. To jest bardzo takie niepokojące zjawisko, bo tu wchodzą dwa uzależnienia. Jakby krzyżują się ze sobą ta autodestrukcyjna tendencja do używania alkoholu, taki właśnie samobójczy styl picia, nakłada się na takie uzależnienie od podtrzymywania własnego wizerunku w mediach, takiego wizerunku osoby, która świetnie się bawi, która ryzykownie żyje i to jest kulturowo ze sobą splecione. I teraz rozsupłać ten węzeł, to jest nie lada wyzwanie i dla rodziców, i dla wszelkich pedagogów, wychowawców. No bo co my mamy w tej sytuacji zrobić? To nie jest już takie, poszliśmy na łąkę, napiliśmy się piwa, wina, nie? Kupiliśmy tanie wino i pożegnali się wszyscy i podziękowali, tak? Zdobyli cenne doświadczenie. To jest zupełnie inny rodzaj picia. Jest to coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Co mogą zrobić rodzice? Powinni więcej czasu spędzać, to jest truizm, ale to prawda. I jak najwięcej rozmawiać z tymi swoimi dziećmi. Pytać je, czy impreza była udana, co to oznacza. Najczęściej impreza wygląda w ten sposób, że rodzice znikają na cały weekend, chata jest pusta i to jest, ten dom jest potrzebny po to, żeby przetrzeźwieć z tego pijaństwa, żeby się trochę ogarnąć, żeby dojść do siebie. Więc to są dwudniowe imprezy. No i jak one się powtarzają co tydzień, to bardzo szybko może rozwinąć się uzależnienie, ponieważ na organizm młodego człowieka alkohol działa bez porównania szybciej niż na organizm osoby dorosłej. Czyli tak naprawdę ci młodzi ludzie, którzy w ten sposób żyją, dopijają się alkoholizmu znacznie szybciej niż osoby, które zaczynały w późniejszym wieku i piły tak stopniowo jakby, uzależniając się, wypijając coraz większe porcje. Programy poświęcone uzależnieniu od alkoholu oglądać można w podlaskich sieciach telewizji kablowej, na stronie internetowej Studio TV Dialog wordpress.com, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na portalu społecznościowym Facebook, YouTube, Vimeo i Twitter.